dobiegamy w zasadzie do końca okresu Adwentu w Kościele, ale nie możemy tutaj dać się ponieść tej zewnętrznej aurze przedświątecznej i całemu temu przedświątecznemu zabieganiu, przygotowaniom. Oczywiście to jest ważne, ale pamiętajmy, żeby nie umknęło nam to, co chce powiedzieć do nas Pan Bóg jeszcze w tym czasie Adwentu. I w dzisiejszą niedzielę słyszeliśmy fragment psalmu 80. Powróć, o Boże zastępów, wejrzyj z nieba, zobacz i nawiedź tę winorośl i chroń tę, którą zasadziła Twa prawica, latorośl, którą umocniłeś dla siebie. Ci, którzy ją spalili w ogniu i wycięli, niech zginą od grozy Twojego oblicza. Niech ręka Twoja będzie nad mężem Twojej prawicy, nad synem człowieczym, któregoś utwierdził dla siebie. Spustoszona winnica pańska, bo tak się nazywa, tak jest zatytułowany psalm 80. To jest oczywiście obraz Izraela, obraz narodu wybranego, który doświadczał niewoli, ale też obraz narodu wybranego, który tonął w swoich grzechach, w niewierności, później znowu w powrotach do Boga i znowu tak ta historia Izraela się toczyła, tak jak toczy się historia życia pewnie każdego z nas. Od upadku do powstania, od upadku do powstania. Ale psalmy to jest księga Starego Testamentu, więc trwamy w tym klimacie, próbujemy wejść, zrozumieć oczekiwania Izraela, oczekiwania narodu wybranego na przyjście Mesjasza, na to ostateczne wyzwolenie. I to wołanie Izraela wypełnił Bóg. Bóg wypełnił, wysłuchał w oznaczonym przez siebie czasie. W oznaczonym czasie przyjdzie Mesjasz. Przychodzi Mesjasz. Rodzi się z Maryi Panny, w której łonie najpierw się poczyna za sprawą Ducha Świętego. I wspomniana przeze mnie Maryja doświadczyła spełnienia tej obietnicy, ta wybranka spośród wszystkich Izraelitów. I święty Łukasz, jak dobrze kojarzymy tę scenę, w której Matka Boża nawiedza swoją krewną, świętą Elżbietę, włoży w usta Maryi piękny hymn, Magnificat, który jest hymnem pochwalnym na cześć Boga. Wysławia wielkie dzieła Boże. A wspomniany przeze mnie już na początku psalm 80 w wierszu 19 brzmi tak: nie odstąpimy już więcej od Ciebie, zachowaj nas przy życiu, byśmy wzywali Twojego imienia. Cały Adwent prowadzi nas do tego wezwania. Już więcej, Boże, nie odłączymy się od Ciebie. Dlaczego? Bo Ty jesteś źródłem naszego życia. Ty jesteś źródłem i gwarantem naszej nadziei i wolności, którą mamy. Tobie zawdzięczamy nasze życie i wszystkie te małe i wielkie, piękne dzieła, które się w nim dzieją. To wezwanie właśnie z 19 wiersza 80 psalmu może być naszą odpowiedzią daną Bogu. Bóg pokazuje nam, że jest z nami. W Słowie Bożym w okresie Adwentu przypomina to w zasadzie na każdym kroku. Jestem pośród Ciebie, święty Izraela, przychodzę, aby Cię zbawić. I tak dalej. Słyszymy to bardzo wyraźnie i praktycznie codziennie w liturgii. Dlatego tym owocem Adwentu może być to nasze zawołanie. Już więcej, Boże, nie odłączymy się od Ciebie. Będziemy kroczyli Twoimi ścieżkami. Oczywiście to jest łaska i trzeba o nią prosić. Utwór, który nam dzisiaj towarzyszy w naszych spotkaniach ze Słowem i muzyką, to kompozycja Marcina Józefa Żebrowskiego, polskiego twórcy przełomu okresów baroku i klasycyzmu. Był on przez wiele lat muzykiem i pedagogiem kapeli jasnogórskiej, słynnej kapeli jasnogórskiej. I oczywiście czymś naturalnym było, że w jego dorobku kompozytorskim znajdziemy bardzo wiele utworów sakralnych. I dziś tak, na zakończenie Adwentu, a jednocześnie już jako zapowiedź tego, co przed nami, zapraszam do wysłuchania arii Suscepit Izrael z Magnifikatu.
Marcina Józefa Żebrowskiego. Sustepit Izrael to ostatnia aria, zwieńczenie tego hymnu, czyli po polsku ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Niech ta muzyka skłoni nas do dziękczynienia, uwielbiania Boga, który jest i działa dziś pośród nas, w Kościele, w Słowie Bożym, w sakramentach, a działa z wielką prostotą i pokorą, bo szanuje wolność, którą nas obdarował. Szanuje nasz dar wolności, którego nam udzielił z miłości, bo kocha i pragnie, by człowiek wybierał go sercem wolnym, a nie był jakimś zaprogramowanym tylko i wyłącznie robotem. Utwór, który usłyszymy, został zarejestrowany w kościele pod wezwaniem świętego Wojciecha w Międzyrzeczu. Może taka klamra, bo i na pierwszą niedzielę Adwentów też słyszeliśmy te organy, ale tutaj będzie taka niespodzianka, ponieważ jest to aria na sopran i tę partię sopranu wykona dla Państwa Magdalena Makowska-Pabich, która jest absolwentką Akademii Muzycznej we Wrocławiu, a także jedną z solistek zespołu muzyki sakralnej Capella Celestis, któremu mam zaszczyt duchowo i muzycznie przewodniczyć. Więcej o samym zespole można się dowiedzieć na naszym facebookowym fanpage'u Capella Celestis. A mi pozostaje życzyć wszystkim dobrego, owocnego wykorzystania tego czasu Adwentu, który nam jeszcze pozostał. I już teraz zapraszam na odcinki świąteczne. Będą dwa, 25 grudnia i 26 grudnia o godzinie 20. Dwa świąteczne odcinki spotkań ze Słowem i muzyką. Zapraszam do subskrypcji kanału, to może też udostępniania swoim przyjaciołom, znajomym tych filmików, jeżeli uważacie, że warto. Bóg zapłać serdeczne za to wysłuchiwanie moich refleksji i muzyki i zapraszam do wiernego trwania przy tych właśnie spotkaniach. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na odcinki świąteczne. Szczęść Boże.